Jeżeli wszedłeś w ten film, to pewnie zmagasz się z takim problemem, że masz część produktów na swoim Allegro i masz problem ze sprzedażą tych produktów, które do tej pory nie rotują. Zalega to na magazynie, a prawdopodobnie masz tam największy potencjał, jaki masz wśród wszystkich swoich ofert. Dlatego zapraszam do oglądania, ponieważ dowiesz się, jak te oferty reaktywować i jak zrobić tak naprawdę kolejne nogi przychodowe na swoim koncie Allegro. Zapraszam do oglądania. Przede wszystkim takim największym problemem, znaczy najczęstszym problemem w takich ofertach jest to, że po prostu klienci nie chcą w nie wchodzić. To znaczy inwestujemy w adsy i się okazuje, że nawet po wyższych stawkach niż sugerowane CPC nie chce się oferta wyklikiwać. I teraz, jeżeli na przykład oferta nie chce się wyklikiwać, no to musimy zrozumieć, jak działa ten algorytm, który jednej ofercie pozwala się wyklikiwać, a drugiej ofercie nie pozwala się wyklikiwać. No i teraz tak, jeżeli oferta jest jakiś czas na Allegro i ona została wrzucona bez zdobywania sprzedaży, no to Allegro w swoim rozumieniu traktuje tak tą ofertę, jakby była zupełnie nieatrakcyjna dla klienta, ponieważ Allegro przetwarza suche dane, obiektywne dane, jakby nie ma tam takiej sztucznej inteligencji, która ocenia, no ten produkt powinien się sprzedawać, więc weźmy i go emitujmy. Tylko przetwarza dane i na podstawie tych danych podejmuje decyzję, czy pozwolić się tej ofercie wyklikiwać. Jeżeli teraz masz z tym problem, no to zobacz, jakie są ku temu rozwiązania. Po pierwsze, jeżeli masz takie produkty, które są na Allegro jakiś czas i się nie sprzedają, no to warto je reaktywować. Natomiast no, sprawa reaktywacji tych ofert, no to już mówiłem wiele razy. Natomiast możesz sobie wejść na Ala Asystenta, podpiąć tam konto Allegro i tam jest takie automatyczne wznawianie aukcji, czy tam po prostu wznawianie nierentownych aukcji. I to działa w ten sposób, że jeżeli oferta się jakaś zakończy, no to jest wystawiana nowa oferta na zasadzie wystaw podobną. Natomiast ta oferta będzie miała nowy numer oferty, dlatego warto zrobić taką automatyzację w twoim po prostu programie, czy to BaseLinker, czy to Sell Assist, czy coś innego, która automatycznie podpina taką ofertę do twojego magazynu. Jeżeli będziemy mieć taką sytuację, że te oferty wznawiamy lub sami ręcznie wznowimy taką ofertę na zasadzie wystaw podobną, no to teraz, żeby ta oferta się zaczęła wyklikiwać, no to ona musi być wznowiona w dobrym czasie. Wejdź zatem w Allegro Analytics i po prostu zobacz, w jakich godzinach się sprzedaje dany produkt, czy najbardziej popularne słowo kluczowe danego produktu. Najprawdopodobniej będzie taka sytuacja, że zaczyna się sprzedaż od godziny 8, 9 itd. I warto taką ofertę wystawić i zaplanować jej reaktywację na 8.30. Dlatego, że oferta tak naprawdę potrzebuje jakieś pół godziny na to, żeby mogła się tak jakby zakorzenić w tym Allegro, żeby można było ją wrzucić na Allegro Ads. I teraz tak, jeżeli zaczyna się sprzedaż tego produktu w takich godzinach między 9 a 12-13, no to możesz dojść do wniosku, że wtedy jest bardzo wysoka konwersja. Jeżeli wtedy jest bardzo wysoka konwersja, nasz produkt się wystartował, no to teraz warto, żeby w jak najkrótszym czasie taka oferta zdobyła jak największą ilość konwersji i sprzedaży. No bo jeżeli taka oferta podczas swojego 48-godzinnego boosta zdobędzie fajną konwersję i fajną sprzedaż, no to Allegro potraktuje to jako produkt trendujący. To znaczy, wypozycjonuje tą ofertę znacznie wyżej, nieproporcjonalnie niż inne oferty, które zdobyły załóżmy wyższą sprzedaż w tym krótkim czasie, jeżeli one istniały już jakiś czas. I teraz, jeżeli taka oferta zostaje wznowiona i mamy problem z wyklikiwaniem tej oferty, no to ten algorytm działa w ten sposób, że w Allegro Adsach za pomocą stawki CPC mierzy jakość danej oferty. Jeżeli ustawisz stawkę sugerowaną, się nie wyklikuje, ustawisz stawkę sugerowaną plus 10%, dalej się nie wyklikuje, no to jest taki feedback od Allegro, że jednak ta oferta ma niższą zdecydowanie jakość niż konkurencja. I tutaj ta jakość oferty wzrośnie, jeżeli na przykład zdobędzie ona pierwsze sprzedaże. Tylko żeby zdobyła pierwsze sprzedaże, no to oczywiście musi mieć ilość klientów, którzy wchodzą na tą ofertę. I tutaj takim testem dla danej oferty, żeby zaczęła się wyklikiwać, żeby zgromadziła pierwsze sprzedaże, no to jest windowanie wysoko tego CPC do momentu, aż zacznie się klikać. Jeżeli zacznie się klikać, zdobędzie sprzedaż, no to będziesz mógł zauważyć, jak to CPC spada w kierunku tej stawki sugerowanej. I to jest takie jedno z wyjść.
Druga sprawa, jeżeli chcemy na przykład spowodować, żeby ta oferta miała w jeszcze krótszym czasie jeszcze więcej wejść, no to zmieńmy troszeczkę może model. Jeżeli mamy problem z wyklikiwaniem się w modelu CPC, no to może warto pomyśleć nad tym, żeby przejść na model CPM. To znaczy uruchomić reklamę graficzną, reklamę banerową i tak dalej. Ponieważ reklamy graficzne nie uwzględniają jakości oferty. To znaczy, ta reklama graficzna się emituje wtedy, kiedy dasz dobre słowa wymagające i wykluczysz te słowa, na które się nie chcesz oczywiście wyszukiwać oraz dobierzesz stawkę CPM. I wtedy, jeżeli na przykład ta oferta będzie się wyświetlać, no to tak naprawdę troszeczkę omija tą jakość oferty i jest w stanie wyświetlać się częściej pomimo gorszej jakości oferty na samym początku i tym sposobem możesz szybciej zgromadzić wejścia na daną ofertę. Oraz również tutaj pomoże Ci marketing poza Allegro. Na przykład Google Ads czy Twoja ręczna kampania na Facebooku, bo to generalnie trzeba potraktować jako coś, co obliczyliśmy sobie siły na zamiary. To znaczy, że wiemy, że w tej kategorii, w której na przykład się sprzedaje Twój produkt, jest bardzo duży potencjał do zgarnięcia i warto tutaj na samym początku skumulować bardzo duże siły, żeby ta oferta się bardzo mocno skumulowała. No i tutaj właśnie możesz skorzystać z danych opcji jak marketing poza Allegro, kierujący na Allegro. No niestety dzielimy się jeszcze prowizją, natomiast w krótkim czasie może nam to pomóc w tym, żeby napędzić tą sprzedaż, żeby później ta sprzedaż rosła stabilnie, przewidywalnie i przede wszystkim szybko. Natomiast w tym wszystkim warto sobie zrobić audyt samej oferty. To znaczy, jeżeli na przykład nie mamy wejść na ofertę, no to trzeba spowodować coś takiego, żeby ta oferta mogła się wyklikiwać. To znaczy, trzeba sprawdzić, czy podpięliśmy się pod produktyzację, która ma na przykład dużo fajnej części opinii, czy na przykład podpięliśmy się pod produktyzację, która na pierwszej stronie swoich opinii ma strasznie kiepskie te opinie, co przeszkadza konwersji i przeszkadza jakby wystartowaniu z danym produktem. Natomiast tutaj przede wszystkim, jeżeli chcemy umożliwić ofercie wyklikiwanie się, no to przede wszystkim trzeba sprawdzić zasięg swoich tytułów oraz jeżeli na przykład chcemy, żeby ta oferta się szybciej wyklikiwała i znacznie wcześniej, no to warto do takiego tytułu dołożyć takie słowa niszowe. To znaczy sprawdź sobie w planerze kampanii takie słowo jak ręcznik papierowy. Okej, no tam jest duża konkurencja, tam jest bardzo duży zasięg, natomiast sprawdź sobie teraz, jak to wygląda w słowie papier ręcznikowy. Też ludzie tak ten produkt nazywają, natomiast tam masz znacznie mniejszą konkurencję niż w tym głównym słowie kluczowym. I tam, gdzie masz niższą konkurencję, tam łatwiej Ci będzie zdobyć klientów, stawki CPC są niższe i generalnie jeżeli wyboostujesz tą ofertę, no to w tych niszowych słowach kluczowych zajmie ona praktycznie pierwsze pozycje. Natomiast, takiej ofercie jeszcze pomóc się wyklikiwać, no to miej to na uwadze, że tak naprawdę w Allegro Adsach stawka CPC reguluje odsłony na ofertę. To znaczy, nie wpływasz stawką CPC bezpośrednio na kliknięcia, wpływasz pośrednio. Natomiast bezpośrednio wpływasz na ilość odsłon, tak? Jeżeli na przykład mamy 1000 odsłon na danym produkcie, a nasz CTR wynosi 2%, to znaczy, że z tych 1000 odsłon mamy 20 kliknięć. A co w sytuacji, jeżeli na przykład byśmy zwiększyli to CTR do poziomu na przykład 3%? No to wtedy mamy tyle samo odsłon, to znaczy mamy tą samą stawkę CPC, która pozwala nam uzyskiwać te 1000 odsłon, natomiast z tych odsłon mamy jakby 30 kliknięć, a nie 20. Więc tutaj pomoże Ci po prostu dobudowanie, rozszerzenie całego tego listingu, żeby on zajmował więcej miejsca, żeby był bardziej urozmaicony kolorystycznie. Ale przede wszystkim tutaj lwią część tego CTR-a zajmuje miniaturka. Także przede wszystkim, jeżeli masz problemy z wyklikiwaniem się, to zorientuj się, czy Twój tytuł pozwala się wyklikiwać i czy Twój tytuł składa się tylko ze słów bardzo mocno konkurencyjnych, dzięki czemu ta stawka CPC będzie wyższa i trudniej będzie Ci się wbić, czy byś na przykład tam nie umieścił słów niszowych. Druga sprawa, zadbaj o ten CTR, żeby z jak największej ilości odsłon zdobyć jak najwięcej kliknięć. No i wtedy prawdopodobnie będziesz w domu. No i słuchajcie, naprawdę nic nie zastąpi wysokiej konwersji, ponieważ jeżeli konwersja jest wysoka, no to wtedy, jeżeli konwersja jest wysoka, to ta stawka CPC spada w dół. Jeżeli konwersja jest wysoka, no to wtedy poprawia się jakość całej oferty, dzięki czemu uzyska lepsze pozycjonowanie i generalnie, jeżeli to przeliczamy na odsłony, no to załóżmy mamy 10 tysięcy odsłon, z tego mamy 3% CTR, to jest 300 kliknięć, no i konwersja znowu jest dalszym etapem, ile z tych kliknięć będzie sprzedawane.
sprzedaży. Jeżeli z tych kliknięć będzie sprzedaży na przykład, załóżmy, około 3%, czyli sprzeda się 10 sztuk, no to jeżeli poprawisz konwersję do 5% i sprzeda się na przykład sztuk 50, no to z tej racji po prostu łatwiej ci będzie tą ofertę znacznie wypozycjonować i ta oferta będzie po prostu bardziej rentowna, ponieważ ta oferta to tak naprawdę jest twój handlowiec. To znaczy, jeżeli, nie wiem, może masz firmę taką, która zatrudnia handlowców, może masz firmę albo po prostu masz doświadczenie w tym, jak pracują handlowcy, no to skuteczność danego handlowca się ocenia generalnie po sprzedaży. Generalnie skuteczność danej oferty ocenia się po konwersji. Natomiast jeżeli chcesz zobaczyć, jak poprawić taką konwersję, no to przygotowałem dla ciebie 120-stronicowy e-book, który opisuje wyłącznie konwersję i wszystkie elementy, które wchodzą w skład konwersji. Jeżeli by czegoś zabrakło, no to możesz pisać mi na maila, ja odpowiem i zaktualizuję to w e-booku. Do tej pory, od momentu kiedy była premiera, takich zgłoszeń nie było, a tych e-booków sprzedało się naprawdę sporo. Ale jeżeli oferta się nie wyklikuje, a ty masz przykładowo taką sytuację, że załóżmy, poprawiasz opis oferty, żeby się zaczęło wyklikiwać, no to jest błędny kierunek. To wynika z braku jakby takich procesów w firmie, procesów analizy sytuacji i procesu po prostu doboru narzędzi, jak reagować na daną sytuację. Jeżeli jesteś tym na przykład tematem zainteresowany, żeby tą firmę tak sprocesować, żeby precyzyjnie dobierać rozwiązania, które są potrzebne w danej sytuacji, no to prawdopodobnie, jeżeli ten materiał jest publikowany w poniedziałek, no to znowu na sklepie Marketplace na Sterydach masz pełen zapis, pełen taki mini kurs o tym, jak budować procesy w każdej firmie i generalnie, żeby twoja sprzedaż na Allegro nie była chaotyczna, tylko była prostolinijna i żebyś mógł mierzyć tę efektywność oraz robić takie czynności, które realnie przekładają się na efekt, a żebyś po prostu nie marnował czasu swojej pracy. Także jeżeli jesteś tym zainteresowany, no to zapraszam na sklep Marketplace na Sterydach, masz link w komentarzu. Jeżeli masz ten problem, że twoja oferta się nie wyklikuje i po tym materiale już wiesz, co robić, to napisz to koniecznie w komentarzu. Ja będę ci bardzo wdzięczny za feedback i daj znać, jeżeli twój problem już został rozwiązany. Pozdrawiam, dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału. Kolejny już za tydzień. Do zobaczenia. Cześć.